Siemaneczko, witam was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj z Kubusiem. Tak, o, fajnie, jak tak siedzisz, to cię widać fajnie. Jestem dzisiaj z Kubusiem. Zrobimy sobie jakiś mix unboxing. Wzięliśmy sobie jakieś saszetki. Tu mamy jakąś stare matcha, tak? To jest. Tak, to jest twoje. Tylko czekaj, czemu nie może się sfokusować? 21-22, tu masz jeszcze jakąś FIFA, to są te saszetki, które ostatnio sam wybierałeś. Tu jeszcze starsze naklejki z Champions League. Kuba mi dał najnowsze Champions League. Tak sobie zrobimy taki mix unboxing. Ja mam do was takie pytanie, moi drodzy. Poczekaj, Kubuś, tylko bo jedna rzecz mnie tutaj zastanawia. Jeżeli chodzi... No właśnie, ta najnowsza kolekcja z Champions League, chodzi mi o naklejki. Uważaj, Kubuś, bo się trzęsie. Usiądź sobie tak, jak siedziałeś. Gdzie tu jest Mbappé, moi drodzy? No nie ma go nigdzie, nie widzę. Już patrzyłem kilka razy, myślę sobie, no co, ja jestem ślepy? Ale nie widzę. Nie wiem, o co chodzi, więc napiszcie w komentarzu, czy Mbappé, co, nie wiem, zrezygnował i nie będzie go, czy co jest grane, bo nie mam pojęcia. Tutaj są naklejki. No to w tamtych... Pewnie znając swoje szczęście, tak. Tutaj jest 11, tak? 9, 10, 11 sekund. Naklejek, gdzie można trafić... Poczekaj. Gdzie można trafić naklejki z autografem. Jedną już mam. I tutaj jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy zauważyliście, a już wam chyba o tym mówiłem na którymś odcinku. Można trafić różne kolory. Różne kolory, ale wydaje mi się, że to będzie chyba w tych parach... Paraler. Kurde, kręć. Język mi się tu plącze. Dobra, Kubusiu. O, telewizor nam się włączy. No nieważne. Weź tam, Kubuś, sobie... Nie wiem, od czego zaczynasz. Od kart? Tak, i sobie wzięliśmy jakieś pierwsze z brzegu, jakieś saszetki, bo Kuba chce sprawdzić, czy trafi sobie Mbappé. To otwórz sobie starszą kolekcję. A, mogłem dokupić jeszcze, ale dzisiaj... Mieliśmy trochę niefajną sytuację, nie, Kubuś? Trochę, Kuba coś się strasznie źle czuł w przedszkolu. Uważaj, uważaj tutaj. Widzę coś świeczącego. I szybko leciałem do domu, mama też. I na szczęście wszystko jest ok. Mama wyrywa zęba. Tak, mama ósemkę pojechała wyrwać i właśnie wraca i czuje się fatalnie. Dobra, ja będę wam tak pokazywał. Tutaj bazóweczki, to jeszcze jest ta starsza kolekcja. O, tu Kubuś trafił. Rafinie z PSG. O, fajnie. Real Madrid, Isco. Ja sobie odłożę Real na boczek. I co, Kuba? Polujesz pewnie na Mbappé jakiegoś, obojętnie jakiego, co? Do albumu, żeby ci wleciał. O, fajnie. Jeszcze wyleciała mi świecąca. Krystal. Tu Man of the Match. O. Pedri. I co? I tyle. Dobra. No, kiedyś zrobimy jakiś większy mix unboxing. Dzisiaj taki na razie na rozgrzewkę. Dobra, ja sobie tu będę odkładał osobno Real. O, wow, Kuba. Kurczę, już myślałem, że momentum. Ale jest Vinicius. Jest Vinicius i jego obstawiam, że nie mamy. Dobra, tutaj mamy Tytana, jak ja to mówię. Tu jeszcze jest z PSG do Naruma. No i bazówki. Masz jeszcze jedną, Kubusiu, saszetkę. To są te saszetki, które ty wybierałeś, a ja ostatnio też otwierałem te twoje i powiem ci, nie miałem szczęścia. Nic ciekawego mi nie wyleciało. Nie, wyleciało mi Top Master. Zresztą możecie zobaczyć na shortsach. No to właśnie te twoje saszetki, które wylosowałeś. Pokaż. Double Trouble. No już go dzisiaj miałem, jak nagrywałem shortsa. No i cóż, no momentum nie ma. Nie ma, więc będziemy szukać dalej. Oczywiście już nagrywam tam chyba 45. Czy któryś uważaj, Kuba, bo to są naklejki, żeby ci się tam nie, ten, nic nie przedarło. Kuba wziął się za poprzednią edycję Champions League 22-23. Nie było tej edycji u nas w Polsce. Ja mam tą edycję dzięki Krzysiowi. Bardzo ci dziękuję. Daj, Kubuś, ja ci pomogę to otworzyć, bo to się ciężko otwiera. Naklejki, o Jezu, one jeszcze przeleżały tam gdzieś tam, o widzisz, jeszcze ciężko otwiera, trzymaj, Kubuś. Jak będzie podtórka, to się kleje. No ja mam praktycznie całą kolekcję już z tego, udało mi się, tam brakuje mi chyba może niecałe 10, nie wiem, jakoś tak. Zresztą na którymś odcinku wam pokażę, jak przetrzymuję sobie naklejki. Dobra, zobaczymy, czy Kubusiowi się uda trafić. Uuu, trafiłeś legendę. Ładnie. Xavi. I coś jeszcze ciekawego. Jest kobitka. Kurczę, tak się przyzwyczaiłem do tych pań. Chodzi mi o EA, jak sobie gram.
Powiem Wam szczerze, chyba nie będę grał w mobile. Jakoś tak, no nie mam za bardzo czasu. Widzę dziewczynę. Widzisz dziewczynę? Tutaj mamy kolejne naklejki. Zobaczymy, czy Kuba trafi tu jeszcze Mbappé. O, Donnarumma znowu. O, trafiłeś kobitkę z Barcelony. Proszę bardzo. Jest pani z Barcelony, w tej kolekcji też są. O, a ja sobie też w międzyczasie otworzę tą najnowszą. Porównamy sobie jakościowo, ale mi się tamta kolekcja też bardzo podobała. Fajnie były zrobione te naklejki. Zobaczymy, czy uda mi się trafić jakiś autografik tutaj. No i nie wiem, co jest grane z tym Mbappé. Chyba, że jest na jakiejś innej naklejce. Nie wiem, czekaj, Kubuś, nie pomieszaj mi. O, te są kozackie naklejki. Tu mamy Barcelona, Inter. O, Barcelona. I jeszcze jedna i tu pięknie. Real Madrid, Shakhtar. Masz Barcelonę? Tak, to jest Barcelona. A skąd wiedziałeś? Kubusiu? Wiem. To macie dla porównania bazówki. No, fajniejsze, nie? Bo już są takie duże. A skąd wiedziałeś, że to jest Barcelona? Poznałeś po tym... Po znaczku pewnie, co, Kubusiu? Tak. Dobra, my sobie tutaj będziemy otwierać, gadać i zobaczymy, czy jakiś tutaj Mbappé ci wpadnie, Kubuś, jeszcze do kolekcji. Jak ty trafisz, zrobiłem Kubusiowi osobny album. Inzaghi, kolejna legenda. Jak ty trafisz, to wsadź do mojego pokoju. Do albumu ci wsadzę, Kubusiu. Masz, zrobiłem ci album, na którymś odcinku wam pokażemy. Kuba sobie zbiera osobno. Uważaj, tak, bo no musisz tak do końca tutaj... O, widzisz? Bo ciężko się je wyciąga, bo chyba za długo leżały. Dobra, zobaczmy, co tutaj Kuba jeszcze ciekawego będzie miał. Co tam? Barcelona. Tu się coś fajnie świeci. Barcelony. Gdzie? No nie, to co ty, Kubusiu? Kevin De Bruyne. To nie ten znaczek, to jest Atletico Madryt. To jest Atletico Madryt. I coś jeszcze ciekawego? No nie. Tutaj już bazówki. To czekaj, Kubuś, może ja coś otworzę, bo ty sobie wszystko pootwierasz, nic ci nie zostanie, a ja będę miał. A, ty masz taką, wziąłeś teraz jeszcze starszą kolekcję. To jest chyba 21-22. O, ja tu trafiam. O, autografik, proszę bardzo, na dzień dobry. Iniesta. Patrz, z takim, widzisz, podpisikiem. Śmiesznie zrobili te autografy. Ej, Kuba, nie śmiej się, to jest Di Maria. Ja lubię Di Marię. Nie no. Ale śmieszny. No wiem, fajnie. To on tak śmiesznie wygląda, bo taki chudziutki. To jest od 1 z ten 8. Nie, to jest 4-8-9, Kubuś. Nie, ten znak 8 to jest... Vinicius, Team of the Season. Pięknie. I tu jeszcze wyleciał nam autografik. Te autografy takie śmieszne. Niby nie autograf, autograf. A tutaj w tej jeszcze starszej te naklejki się odklejały tak śmiesznie tutaj. O, kiedyś robili takie autografy. A teraz poszli już tak troszkę lepiej. No i co, Kuba? Ty nie trafiłeś jeszcze Mbappé? Nie. No patrz, trafiasz piłkarzy z PSG. Tutaj jeszcze Di Maria był w PSG. Leo, i to była tak zawsze taka jedna większa naklejka. Ty już, Kuba, wszystkie se potwierałeś, a mi zostały. Widziałeś, jak szybko poleciałeś? Ale następnym razem weźmiemy więcej saszetek takich z kartami, nie? Bo naklejki się ciężko otwiera. O, Lewandowski. Gdzie, Kuba, to jest Lewandowski? No co ty, Kuba, przecież ten pan jest... No gdzie, no co ty? Di Maria u mnie też wpada. Kolego od Mbappé. Tak, kolega z drużyny musisz mówić, bo tam ktoś się zapytał, czemu Kubuś mówi kolega. Mówi się kolega z drużyny. O, Ronaldinho, coś pięknego, moja powtórka. A, tu masz Lewandowskiego. Dożysz, trafił pięknie teraz, Kubuś. A ja wiedziałem, że tak będzie. Dałeś mi te, a sam się otwierałeś, już nie masz co otwierać, co? Nie. No to weź sobie, tylko tak ostrożnie, Kubuś, otwieraj. Też ładny traf, bo wyleciał Lewandowski. Samo różowe. Co? Sam różowe. O, fajnie, tutaj Modric. Zobacz, to jest, linia jest różowa. Linia jest różowa? Tak. No dobra, szukamy, co, no może w tej kolekcji, no nie wiem, czy tutaj jest Mbappé, czy go nie ma. Ty, ale żeś wszystkie saszetki sobie zagarnął? Hehe, ty mały łobuziaku.
Dobra, zobaczymy. Nie wiem, o co chodzi, czemu to tak jest. Te saszetki brałem z boksa, a losowała mi pani w Empiku. Losowała mi Iniestę, więc fajnie. Super Striker. Uważaj, Kubuś. Daj, ja może ci to naderwę, bo tu by było szkoda, bo tam już praktycznie komplet jest, a tutaj nie mam. No czekaj, no masz, tu ci naderwałem, gościu. Trzymaj. Ja nie wiem, ty powinieneś być jak taka maszyna. Wiecie, dajecie mu saszetki, Kuba po prostu przedziera, otwiera. Nie, Kubuś? Ty nie masz nigdy na nic czasu. Dobrze, tu Barcelona jeszcze. No i dziwna sprawa. Ja nie wiem, co z tym Lewandowskim tutaj w tej kolekcji. Mbappé. Aha, przepraszam. Mbappé. Widzicie? Dobrze, że Kubuś jest. Kubuś mnie poprawił. Znowu do mnie dzwoni jakiś dziwny numer. Nie wiem, o co chodzi, ale odłączyłem. Okej, Kuba otwiera, a ja pokazuję. Tu Porto. To jest kolega od Mbappé. Pozobacz. Kolega z drużyny, Kubusiu. Tak, to jest Kimpembe. Kimpembe. O, no tu masz jeszcze przecież, patrz. Dwie, co? No dwie saszetki, gościu. Powiedziałaś o. Ja? Tak. A już nie pamiętam. Kimpembe. Ale nie, powiem wam szczerze, bardzo ładna jest ta kolekcja. Strasznie mi się podoba. Ona fajnie wygląda, jak się je włoży w koszulki. Pokażę wam kiedyś. Dobra, Kubuś, ty sobie otwórz jedną i ja jedną, ok? Czemu? Bo jestem uzależniony od otwierania saszetek. No dobra, trzymaj. Ja już się naotwierałem. Takie ciekawe, jakby tak policzyć, ile w ciągu tych wszystkich lat, co tutaj nagrywam, otworzyłem saszetek. Ciekawe, ile by wyszło. Musiałbym sobie obejrzeć filmik. Moje wszystkie filmy, ale jeszcze oprócz tego, no... Nie tak, daj, Kubuś. Poza odcinkami też się dużo otwiera. Trzymaj, Kubuś, tylko delikatnie. Daj, ja ci tą naderwę już. Co tam masz? Super Striker jakiś widzę. O, tak ci naderwę, a resztę to sobie ty już wyciągniesz. No czekaj, bo... Dobra, ja wam pokażę, bo Kubuś sobie sam przejrzał. O, tu masz Atletico, widzisz, Kubusiu? Nie stukaj, nie stukaj, Kubuś. Czekajcie, bo mi się tutaj... O, fokusik szaleje, bo jest za kolorowo. Muszę zrobić w ten oto sposób, a naklejki są małe. Co się on nie świeci? Co się świeci? Pokaż, coś ty tam trafił. A, logo Topsa. Kubuś trafił logo Topsa. A szkoda, piłeczka. No niestety, nie udało nam się. My jesteśmy w papierkach. Jesteśmy. Kubusiu, nie jesteśmy. O, czy mi się wydawało, czy ja tam widziałem autografik? Albo mi się wydawało, czekajcie. Nie stukaj, Kubusiu, w stolik, bo to nie słychać... Stukam. Nie, chyba mi się wydawało. A nie, o ja cię kręcę. I jeszcze Zinedine Zidane. Puka, jaki ludzik. Ludzik, piłkarz. Zinedine Zidane, świetny piłkarz, zawodnik Realu Madryt między innymi i też był trenerem. No to mam już 3, a jest 11, więc elegancko. A ja trafiłem nie Mbappé. Ale trafiłeś Zidana, też jest świetnym piłkarzem. Nie, no naprawdę bardzo fajnie są zrobione te naklejki z tymi autografami. Wiadomo, no nie jest to... Prawdziwy taki, w sensie wiecie, jak ten, co trafiłem ostatnio w tym boksie z Argentyny. Tylko one są zrobione już tak, że wyglądają jak prawdziwe. Miś mój był w papierku. Twój miś był w papierku? Oj, fajnie, jeszcze tutaj Viniciusza sobie trafiłem, więc będzie co uzupełniać dzisiaj w moim albumie z Realem Madryt, bo ja najpierw uzupełniam naklejki z Realu do albumu z Realu, a później do naklejek. Kubuś, wiesz, która jest godzina? W 7:30. A co robimy? Kolacja i bajki, Kubuś. I bawienie. Bawienie. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. My was pozdrawiamy serdecznie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja, trzeba będzie znowu iść do sklepu, Kuba, po saszetki z FIFA, bo nam się skończyły. I dalej, powiem wam, dziwna akcja. Jak trafiłem jednego, potem Kuba trafił drugiego na drugi dzień. Momentum, tak, teraz już nie możemy trafić. A ktoś powiedział, kup całego boksa, tam na pewno trafisz. A ja właśnie sobie zrobiłem tak, żeby był, wiecie, taki smaczek. Wybieram sobie z różnych boksów i żeby, wiecie, było trudniej, nie? No i widzicie, jak to jest. No ale dobra, słuchajcie, my się żegnamy, zaraz mama do nas wróci. Żegnamy sobie pikpak.
Kubu. W ogóle my nagrywamy ten odcinek wam w piątek wieczorem. Jest 19:24, Kubuś. O matko. O matko jedyna, dobra. Sprzątamy, bo zaraz mama przyjdzie. Będzie zaraz marudzić, że ją boli. Wiecie jak to jest, nie? Marudzić. Tak, dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Marudzi. Pa, pa. Mama marudzi. Trzymajcie się, cześć.